Cześć, witam na kanale Info Prawa. Wczoraj zrobiłem o tym, że u nas jest pięknie wspaniałe widoki, cisza, spokój, zwierzęta. No i praktycznie codziennie widzimy sarny, mnóstwo ptaszków jest. Widzieliśmy też już no, lisy kilka razy. Też widzieliśmy dziki, różne w tym takie bardzo duże też barżanty koty sobie chodzą, prawie każdy ma tutaj również psa, dla nas to jest coś wspaniałego takie coś podziwiać, no może wiecie może nie na przykład dziki, ale ogólnie no to to jest coś niesamowitego I jakiś czas temu postanowiliśmy ogrodzić pole, które mamy, bo chcemy mieć całe pole zagospodarowane, to znaczy będą tam drzewa owocowe, kwiaty warzywa, będą rośliny dekoracyjne, rośliny przydatne dla pszczół bo też jest sporo właśnie takich roślin, które pszczółki i inne w cudzysłowie zapylarki uwielbiają będzie u nas dużo roślin, których owoc co lubią ptaki, mnóstwo warzyw będzie. No, ogólnie pośród pól chcemy stworzyć takie wspaniałe miejsce. I gdybym poletka nie ogrodził, to z racji tego, że jest tutaj dużo zwierząt, to nasza praca ze sporym prawdopodobieństwem mogłaby pójść w sporym stopniu na marne. Bo choćby no, dziki sąsiadowi zryły pole, część pola, teraz to choćby widać, widzieliśmy też dziki na innych, niedalekich polach. No, to ogrodzenie. Wybraliśmy siatkę powlekaną też z powodów finansowych, bo jest po prostu tańsza, ale też nam tak firma poradziła, że zwierzę się co najwyżej odbiją, że nic im się nie stanie nawet jak będą mocno rozpędzone i ogrodzenie też no, się nie poniszczy, bo to też jest ważne. A z tym panelowym to mogło być różnie. Przynajmniej jeżeli wierzyć tej firmie, która te płoty robi. I z jednej strony to jest prawda. Jeżeli chodzi o tą siatkę powlekaną, to znaczy ogrodzenie miało już dwa testy, ale raz zostało w jakimś stopniu zniszczone, czego ja nawet nie zauważyłem, a mam to po części nagrane, no i trzeba było wymienić 20 metrów ogrodzenia. Ale najpierw sytuacja sprzed dwóch dni, której ja też nie widziałem, a sąsiad mi opowiedział. Ogólnie okolice domu z wielkim polem, czyli te właśnie, w którym mieszkamy, no to są w sporej części nieuprawiane pola. Też lasy i domki z działkami w jakimś stopniu ogrodzonymi. My widujemy sarny często, około kilometr od nas, jak już jest tak wieczór i wracamy sobie. Tak jak wracamy, to sarny widujemy, no ale też wiem właśnie, że większość trzyma się tak no, dalej od, od tych domków, ale czasem podchodzą. I dwa dni temu ponoć jeleń kręcił się przy ogrodzeniu sąsiada. Sąsiedzi mają psy, i te psy zaraz tam pobiegły, i tego jelenia przestraszyły. Sąsiad akurat to widział i ten jeleń przestraszył się. Chciał pobiec w stronę mojego pola, ale odbił się od ogrodzenia, no i pobiegł sobie w drugą stronę. I nic temu jeleniowi się nie stało. Na szczęście on uciekł, a pod jest cały, no ma tylko wgniecenie. Gorsza sytuacja miała miejsce tydzień temu, gdy nie było jeszcze bramy z tyłu ogrodzenia. Ja wam nawet nagrywałem filmik ze spaceru, ale wtedy tego nie zauważyłem. Zobaczcie sobie tutaj. Wziąłem za pomocą programu zdjęcie z tamtego filmiku. Ogrodzenie zostało zniszczone. No, panowie od płotu mieli już wcześniej wstawić bramę, ale tego nie zrobili. Sarna musiała właśnie przejść przez to miejsce, gdzie miała być brama. Zresztą ci panowie to potem sprawdzali. No i ona potem chciała sobie wyjść, uderzała po płocie, aż go zniszczyła i wyszła. Tutaj macie takie coś od naciągania linki. Siatka jest umieszczona po stronie zewnętrznej słupka, to jest ogromnie ważne, ogromnie. Przez to jak się pcha od zewnątrz, w sensie żeby dostać się do środka, to jest to przynajmniej w moim przekonaniu i przekonaniu panów od ogrodzenia praktycznie niemożliwe, żeby to zniszczyć i przejść. No jedyne co, to jakby zwierzę chciało się dostać na moje pole, no to musiałoby albo przejść dołem, albo przeskoczyć. Ale teraz od wewnątrz, jak się chce wypchać siatkę, to już jest to łatwiejsze, to już jest dużo bardziej prawdopodobne, że wtedy się ten pod zniszczy. I w tym przypadku sarna zniszczyła to coś, co trzyma linkę, i wyszła sobie dołem. Znaczy, może nie, że całkiem dołem, ale wiecie, że sobie po prostu wyszła i panowie potem zaraz siatkę wymienili, wstawili bramę, żeby to się nie powtórzyło, tak jak powiedziałem my z Iwonką tego nie zauważyliśmy, a w sumie no to dopiero to zobaczyliśmy potem na filmie, bo akurat też tak się złożyło, że panowie przyjechali, i Iwonka tam powiedziała, że chce z nimi porozmawiać, ale wrócimy za około 3-4 godziny, bo mieliśmy kilka spraw takich do załatwienia i oni myśleli właśnie, że chodzi o ten płot, szybko go wymienili, a tu chodziło całkowicie o coś innego. No i taki filmik no chciałem wam o tym powiedzieć z racji tego, że chcę wam pokazywać to, co się dzieje na polu. Wszystko, jak coś robię, jak ten, jak coś się właśnie dzieje, więc zrobiłem o tym osobny filmik i osobiście mam rozdarte serce, bo z jednej strony to chcę mieć swoje własne uprawy, chcę mieć te drzewa, krzewy, pnącza, warzywa. No i nie chcę, żeby mi to zwierzęta poniszczyły, ale z drugiej strony, to mimo tego, że wokół jest dużo terenu, no to skrawek zwierzętom zabraliśmy. I tak wiecie, ogólnie mówię, że zwierzęta mają coraz mniej miejsca, coraz więcej im my, w sensie ludzie tego terenu odbierają. Ramy. Tu jest właśnie no tak, że no nie ma idealnego rozwiązania w tej sytuacji, a przynajmniej mi nie przychodzi ono do głowy. Z tego co wiem, no to stworzono dla tych niektórych dzikich zwierząt miejsce, może po części siedliska, no czy też miejsca, właśnie takie, żeby im trochę ułatwić funkcjonowanie i żeby się trzymały trochę dalej od domów, ale jeszcze się w ten temat nie zagłębiałem, muszę się w to zagłębić. No i jak to będzie dalej, to oczywiście nie wiem. Podejrzewam, że zwierzęta nie będą wchodzić, ale na pewno będę wam to relacjonował. Ogrodzenie ma 2 metry wysokości. Dla niektórych zwierząt może być to przeszkoda, którą przejdą, i to, co na wielkim polu będzie, to będzie zapewne atrakcyjna różnorodność upraw. No, ale liczę, że jednak zwierzęta nie przejdą, że będziemy żyli tu w jakiejś tam, można rzec, symbiozie. Wiecie, no, barżant przeleci, no to jest trudno. Z ptaszkami też nie ma problemu, my się z nimi podzielimy i też posadzimy no, wiele roślin, takich, które one lubią. Ale chodzi mi o zwierzęta, które by mi poniszczyły uprawy, jak właśnie sarny i dziki. I zastanawiam się co w tym przypadku zrobić, w sensie na przykład jakiś żywopłot, są różne ciekawe żywopłoty, z których no, korzystają choćby właśnie ptaki, ale też można zrobić żywopłot z innych roślin ozdobnych, jest to też bardzo ciekawy temat, że wiecie tutaj na przykład ściana 10 metrów, taki żywopłot, tu taki i testować sobie jak to wszystko będzie właśnie rosło. Też ciekawą alternatywą są pnącza ozdobne, jak choćby powojniki, bo to też... Takie pnącze to musi płot utrzymać, i nie każde pnącze ten płot utrzyma. No i jak macie jakieś spostrzeżenia, to oczywiście napiszcie. Może to dziwnie tak zabrzmi, ale dla mnie liczą się zwierzęta, żeby im się nic nie stało, żeby one sobie żyły w radości, wolności. Ale z drugiej strony też chciałbym się cieszyć uprawą warzyw i innych roślin. Wiadomo, zawsze jakieś przeciwności będą, ale może nie aż takie. I najsensowniejszym wydawało się właśnie ten, ten płot, to ogrodzenie z siatki. A co do tego, żywopłotu to wiecie, nie tylko pęcherznica na żywopłot, czy też ligustr, grab, ale choćby również śnieguliczka też jest bardzo fajna. Hortensja, róża na żywopłot. Sporo jest tych roślin. Na pewno przyszły sezon też wiele pokażę, bo już od wiosny będą nasadzenia. Chciałbym szybko obsadzić to, co właśnie będzie przy płocie. Myślę właśnie, że takie długości po 10 metrów to by było bardzo ciekawe. W sensie 10 metrów same róże, potem same hortensje i tak dalej. Mamy 400 metrów przy ogrodzeniu do obsadzenia. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa. Napiszcie swoje spostrzeżenia, bo no, postanowiłem właśnie taki filmik nagrać pokazać Wam to wszystko i tak jak wam mówię, nie widzę w tym przypadku idealnego rozwiązania, żeby zwierzęta korzystały wiecie, tak, w 100% z tego, i też żebyśmy my byli zadowoleni, żeby nam tego nie poniszczyły. Dzięki za uwagę i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.